To już drugi odcinek, gdzie oceniam teksturpaki youtuberów w Minecraft. Dzisiaj oceniłem teksturpaka Assassina 30 tysięcy subskrypcji. Jeżeli ten film wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Cześć, słuchajcie, na Koxcraftcie. No i tak się jakby prezentuje ten teksturpak, więc nie jest on zły, no naprawdę. Ale słuchajcie, przetestujemy. Tak wygląda Ender Perła w lewym dolnym rogu, magiczna perła. Idziemy sobie oczywiście na Bedwarsy. No co, no nie jest zły ten teksturpak. No tak, no nie jest zły, no będę tu szczery. Ale mi się też on nie podoba jakoś mega. Fajne są te kaczuszki, jesteśmy. Więc słuchajcie, gramy sobie teraz Bedwarsy. Jakby to powiedzieć, więc lecimy, słuchajcie. O, mamy taką kaczuszkę fajną, słuchajcie, na tym. Na czaście, więc bardzo fajnie. Ale dobra, my słuchajcie, sobie kupujemy wełnę, jesteśmy w teamie żółtych, więc kupujemy sobie wełnę i oczywiście kamienny mieczek, więc taki fajny starter pack. Ogólnie dawno nie grałem Minecrafta, znaczy grałem Minecrafta, ale po prostu ja mam takie coś, że jak gram na przykład Fortnite'a czy coś, to się potem nie umiem odzwyczaić, you know? To jest kurde, co, jak ja to zabudowuję? Myślę, że źle zabudowałem, jestem tego pewien. Kupujemy sobie wełnę z tego powodu, że lecimy sobie podjeżdżać typków. Chyba ktoś będzie. Tak, tam jest taki, jak to się nazywa, akwaryjny chłop. Więc myślę, że będzie git. Ja pierdzielę. Co to było? Ja wiem, muszę wam powiedzieć, się zaczyna. Słuchajcie, ten film, bo nie jestem jakoś mega zadowolony. Ale okej, słuchajcie. Niech chłopowi będzie. Muszę jeszcze sobie złote jabłko kupić. Myślę, że go zaskoczymy. Okej. O ty kurde! Ale chłop ma skilla. Dobra, dead. Podoba mi się, już dwa fragi, więc kozacko. Ale chłop tak mnie próbuje podjeżdżać. Ja myślę, że my weźmiemy sobie to w nasze ręce. Kupujemy sobie jeszcze, nie wiem, jedno złote jabłuszko i jedno TNT. I myślę, że możemy teraz, słuchajcie, jechać do niego. Bo naprawdę chłop sobie tak, tak sobie chłop grabi ze mną. No, że jest to niefajne, nie? Dobra, niech se rozwali mojego beda. Dobra, ja niszczę jego. Dobra, jego też zniszczone. Da, myślę, że... Proszę, proszę, proszę! Ja pierdzielę, let's go! Nie wiem, czy niebieskiemu nie niszczyć. Aha, dobra, niebieski tak już nie ma. A niebieski w ogóle żyje? Niebieski żyje, dobra. Yo! Ej, dobra, jest grubo, fajnie, fajnie, podoba mi się. Ej, dobra, bo mamy 15 golda, to jest mega fajna, fajna sprawa. Więc ja myślę, że sobie kupimy TNT-aka. TNT-aka, fajna, fajna nazwa. Wpadajcie oczywiście na live'y, live'y są mega często. W kanale, możecie też bić na Twitcha, tam też są często live'y. Ej, dobra, dwa diamenty, myślę, że 4, o kurde, dobra, kupujemy sobie ostrość. Jest to możliwe, że możemy to wygrać. Nie będziemy czekać jakiejś pipeczki. Dobra, mamy ostrość, słuchajcie. Ten sobie, aha. Kamienice ruszymy tu. Co my możemy sobie tu kupić? Myślę, że jeszcze jeden fireball. Za 16 golda, no nie wiem, 2 złote jabłuszka. Kurde, ciężko tak sobie pomyśleć, co sobie kupić, nie? Zielony w ogóle już nie żyje, więc essa. My żyjemy, słuchajcie. Morski i złoty, więc jest jeden na... Znaczy, no wiecie, 3 zostało nas. Więc słuchajcie, mega ciekawe. Ale okej, słuchajcie, jest to bardzo fajny film. Nie myślę, że wygram, bo mam małe bardzo przeczucie, ale... Jak już mam być pewien, to już lepiej niż coś innego, nie? Dobra, słuchajcie, mamy dużo wełny nawet. Myślę, że czerwony też nie żyje. Kurde, będziemy sobie po prostu chodzić i zbierać te, więc już też mega grubo. Ja myślę, że jak sobie kupimy ostrość i pancerz, to jesteśmy naprawdę na wygranym miejscu. Ile tu mamy? Ja pierdzielę, 32 golda. I kupujemy normalnie ten, ten. Jaką zbroję jest najlepsza? Da, żelazną. A tu mogę coś? Nie, no nie ma tu tak za bardzo jakichkolwiek fajnych rzeczy. Szybkie kopanie też sobie kupimy. Myślę, że sobie to tu odstawimy. Kupimy sobie kilofik, kupimy sobie siekierkę, którą sobie przełożymy stąd. Pyk. Dobra, mamy 2 fireball. Ej, no mega dobrze jest, kurde. 8 obrażeń, a tu jest 7, to ja sobie mogę, to już sobie wolę siekierką balić, nie? Tu jest żelazna jeszcze, dobra, kamienna i kamienna. Ile to będzie zadawać? 10 obrażeń, ja pierdzielę, 28 golda mam. Ej, co ja mam tu kupywać jeszcze? No nie wiem.
Tientaki możemy sobie kupić. Więc kozak. Ej, dobra. Ty, bo jestem na złotego. Ja ze złotym zostałem, a złoty jest tam zupełnie. Ja pierdzielę. Czy ja mam taki dobry loot? Naprawdę. Jak ja to przegram. Ja nie wiem. No dobra. Złoty jest tam chyba, tak? Tam jest złoty. Ale się... Jaram. Kurde, mam dwa szmaragdy. Wolałbym sobie już kupić perłę. Ender perłę, you know. Nie wiem, gdzie taka może być. Dobra, 8 tych. Ja pierdzielę, co ja tu mam? Szybkie kopanie. Dobra, kozak widzowy. Ja pierdzielę, co tu się dzieje w ogóle, nie? Sakra. Nie wiem, kupię sobie wełny. Co ja tu mogę sobie kupić jeszcze? Da, on tu idzie. To... Kurde, no to nieźle. No to niezła gra. Ja pierdzielę. GG, kurde, mu piszemy. I lecimy, słuchajcie. Więc oczywiście idziemy sobie do beda. Najpierw zbieramy oczywiście 15 żelaza, żeby sobie kupić wełnę i mieczyk. Bo jest tu oczywiście... O nie, to są te mięśniaki. Zarąbiście. No to już po nas jesteśmy w niebieskich, więc kozak. I słuchajcie, tu pyc. Taś. Ten czerwony, co już do mnie podbiega. Ten czerwony, nie. Nie mogę, słopa. On serio do mnie przyjdzie zaraz. Ja bym wolał uważać. O ty kurde! Ja pierdzielę, serio? Serio? Tak szybko? Mordeczko, ja się nie poddam. Moje łóżko. Ale... To jest tylko łóżko. A to, co się ma na zawsze, nigdy nie znika. Tak powiedział kiedyś pewien mędrzec. Nie wiem sam co, ale okej. Ja pierdzielę! To nieźle. Dobra, jakby co, pierwsza gierka zawsze była taka, wiecie, luzacka, czyli mega tryhard, a druga to po prostu, żeby dać przeciwnikom szansę. Więc słuchajcie, ja wam chcę mega podziękować, za ten film. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę. I subskrypcji, jestem między dwoma pudzianami. Ale no, słuchajcie, oceniam tego texture packa naprawdę na mocne 7 na 10 mi się podobał. Może nie tak jak tego Fomiego, ale bardzo dziękuję za oglądanie. No i to tyle, do następnego, nara, cześć. Chciałem też przypomnieć o moim Instagramie, czyli Trakosek, gdzie mam prawie 300 obserwujących. Jeżeli zgarniemy 300 obserwujących 24 godziny od opublikowania tego filmu, robię dla was konkurs na 50 zł PST.